chodzi o to, żeby się zrelaksować, a jak się relaksujemy, a nie zawsze ma się czas na niektóre sprawy do załatwienia, także czasami można i przy okazji załatwić sprawy biznesowe. Wspólnym mianownikiem golfa i biznesu jest precyzja i doskonałość. Wielokrotnie słyszy się takie rzeczy, że golf to nie jest sport lub golf to jest sport dla emerytów, z czym się absolutnie nie zgadzam. Jeszcze emerytem nie jestem, ale mimo wszystko golf wymaga przygotowania technicznego, super koordynacji, to jest tak samo jak w biznesie. Po każdej rundzie golfa siadamy wszyscy i jest zabawa, jest rozmowa. To wyciszenie jest na polu, a później jest przyjaźń, zawieranie znajomości. Dla mnie na dzień dzisiejszy to jest bardzo duża pasja. Tak jak podchodzę do biznesu, staram się robić rzeczy, które mnie pasjonują, które mnie kręcą i tak samo w golfie. Pasja plus na pewno uczciwość, tak jak w biznesie, jest bardzo istotnym elementem. To jest towarzyski sport. Można zagrać z przyjaciółmi, można poznać nowych ludzi. Można stracić przyjaciół. Wielu ludziom się wydaje, że to jest sport dla starszych panów, ale jest to sport też dla młodych. Nie no, ty nie jesteś starszy, no ty jesteś młoda krew. Jestem bardzo zadowolony, że gram w tym turnieju. Wyluzowuję się co 3 tygodnie, czy co 4, także jest ok. Jest zabawa. Paradoksalnie jest to sport, gdzie jest dużo rywalizacji i dużo zabawy, także generalnie myślę, że ci, co nie grają, sporo tracą. Jest ekstra atmosfera, ja wszyscy uśmiechnięci są i tak. Tak jest. Moje największe osiągnięcie, ja tyle lat gram w golfa, że już zapomniałem, bo ich było bardzo mało. Ale myślę, że mam kilka na półce ładnych pucharów i to mi się liczy najbardziej, żeby puchar był ładny. Ludzie, którzy nie grają w golfa, na pewno tracą to, że mogą się nauczyć przebywania na łonie natury w pięknych okolicznościach, ze wspaniałymi graczami. Mogą odpocząć, a przy okazji pozałatwiać różne rzeczy, nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym. No, potężna impreza, bardzo dużo fajnych atrakcji, no i przede wszystkim super przygotowane pole golfowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy taką grupę ludzi, którzy prowadzą ten turniej. Gramy na wspaniałych polach golfowych ze wspaniałymi ludźmi. Atmosfera jest cudowna. No i oczywiście piękne nagrody. I człowiek czuje się tu bezpiecznie. Potwierdzam. Uważam, że naprawdę BMW stanął na wysokości zadania. Największym moim golfowym sukcesem jest, że bawię się golfem. Nie o wyniki tutaj chodzi o atmosferę.